znaczy liczyłam, że tak będzie było, ponieważ miałam stały kontakt z naszym trenerem, który powiedzmy, że powiedział mi krok po kroku, co mam zrobić, żeby dojść do siebie. Zabronił mi absolutnie biegać szybko, najlepiej to, żebym w ogóle spacerowała sobie. Tak miałam trenować przez tydzień czasu od momentu, kiedy się poczuję dobrze. A potem mogłam zacząć troszeczkę mocniej trenować. Stąd też tylko dwa mocne treningi, który i tak lekko jeden zepsułam, bo poszedł jednak za mocno, miałam robić go troszkę wolniej. Ale liczyłam na to, że skoro trener wie, jak powinnam dojść do siebie, i powierzyłam mu, powiedzmy, że swoje zdrowie i swoją formę, no i się sprawdziło. Troszkę się bałam pierwszego biegu, że nie wytrzymam tej kuły, bo jednak trasa jest bardzo wymagająca, ale jestem zadowolona. Agnieszka niedawno